Witajcie kochani w kolejnym filmie na moim kanale, witam was w ten piękny, słoneczny, prawie już wiosenny dzień, bo już za kilka dosłownie dni pierwszy dzień wiosny. O, dzisiaj zapowiada się rewelacyjny dzień, nie dość, że pogoda cudowna, to przespaliśmy dzisiaj całą, caluteńką noc, bez ani jednej pobudki Kubusia. Uczcijmy to. A żeby nie zmarnować tej pogody, wczoraj wieczorem, patrząc w prognozę, stwierdziliśmy, że już niedługo kończą nam się wolne weekendy. Ja zaczynam makijaże, jakieś tam grania i tak dalej, więc kończą się wolne weekendy, zaczyna się ładna pogoda. I to jest chyba jeden z ostatnich weekendów, kiedy mamy totalnie wolny. I wieczorem stwierdziliśmy, jedziemy gdzieś? Można by. Rano budzę Karola. Hej, bo jak mamy jechać, to wstajemy. Także wstaliśmy, spakowaliśmy się, ogarnęliśmy i ruszamy w drogę. Jakie piękne słońce tu na mnie czeka! Jak cudnie wiosennie wyglądasz! Jak pani wiosna wyglądam. Ja też ładnie wyglądam. Jak pani wiosna. Tak? Jak pani wiosna i ty też! Pięknie! Ty jesteś panią wiosną, ja panią wiosną. No, idziemy do samochodu, chodź, ale mamy pogodę cudną, jedziemy! Dobra, bąbelki zapakowane. Jeszcze my się pakujemy, zrobimy jeszcze mały postój pod sklepem, po niezbędne rzeczy dla małych, dzielnych podróżników, jakieś musy weźmiemy, no... A ja mam mleka! Czas mamy, powiedzmy, myślałam, że będzie lepszy. Max dawałam nam wyjazd o 11, jest 10.20, więc nie jest źle. A generalnie to jest naprawdę turbo, mega spontaniczny wyjazd. Nie mamy noclegu, jedziemy tak po prostu o i będziemy szukać coś w międzyczasie. No jedziemy do stolicy, na pewno będzie jakiś nocleg. Wiadomo, tylko kwestia pieniędzy, tylko kwestia kasy. Także mam teraz 4 godziny na szukanie noclegu. Już wstępny research zrobiłam wczoraj mniej więcej, jak się ceny kształtują, jak warunki i odległość od centrum. Generalnie no ciężko zarezerwować w Warszawie coś po prostu w centrum, bo centrum jest tak ogromne, że można jeździć po różnych atrakcjach po całym mieście. Liczę na to, że w weekend nie będzie korków w Warszawie, ale pewnie się przeliczę, bo mam wrażenie, że w Warszawie są zawsze korki, a jak jest taka ładna pogoda, to pewnie wszyscy korzystają. Hot dog miam miam. Który mój? Ten. Wziąłem ci ketchup z musztardą, bo nie wiedziałem, o matko Boże. Myślałem, że taki lubisz najbardziej. Spoko, damy radę. Mam też taki. No, dobra. Ale ty masz ostry pewnie. Amerykański ostry. No to nie. Duża kawa z ciastkiem gratis. A, z ciastkiem gratis. Więc odbierz ode mnie. A, korzystamy z pogody. Odbierzesz? Co mam ci odbrać? Ciastko chociaż. Wziąłem takie, bo był też brownie, ale wziąłem. Dobrze, dobrze. Takie dla ciebie. Położyć? Jagodzianka. Zapraszamy na kawę. A skąd pan jest? Duża kawa cappuccino. Nie. A tu lubisz najbardziej sos? No nie wiem, zwykły ketchup. Te odrobinę. Nawalone musztardy po prostu. Ruszmy w końcu. Dotarliśmy do stolicy. Nie wiem, czy w sumie wam mówiłam, gdzie jedziemy, ale przyjechaliśmy do Warszawy. Dosłownie taki wypad, powiedzmy, na 24 godziny. Dwie doby, ale w sumie 24 godziny. Podjechaliśmy pod nocleg, bo stwierdziliśmy, że najpierw trochę przeprostujemy kości. Niech dzieciaki sobie pohasają po mieszkanku, a potem dopiero pójdziemy gdzieś na miasto. Także udało nam się zarezerwować nocleg, a w sumie niepotrzebnie, bo napisała do mnie kuzynka, że jeśli jesteśmy w Warszawie, to ona właśnie wyjechała do Szwajcarii i 2 tygodnie ma luźne mieszkanie. Cóż, 400 można było zaoszczędzić, ale niestety się nie udało, także idziemy się rozpakować. Zrobimy room tour po warszawskim apartamencie i idziemy na miasto. Room tour, room tour! No, jesteśmy już w mieszkanku i w sumie całkiem fajnie. Mamy stół, mini aneksik, jelenia, który dźwiga nasze bagaże na 3. piętro. Nie ma windy, więc w sumie największy minus, no ale to po prostu taki blok. Ktoś tu ma mieszkanie i wynajmuje to mieszkanie. Sofa jak w domu, także mamy pewność, że wygodna. Także tu jest salonik. No jest mega cicho, ciszej niż u nas na mieszkaniu, naprawdę. Proszę bardzo, ja jeszcze nie widziałam łazienki. Nice! Fajnie! Super, ale wszystko jest tak... Kotek, no! Ale wszystko jest tak kompaktowo. Wszystko, co potrzeba. Piękna, wiosenna pościel. Jest łóżko.
Jest nawet miejsce do pracy, jak ktoś by chciał pracować. Szafa, szafeczki. Mój mały MacGyver już go rozbraja. Patrzcie, jaki fajny patent. W pokoju ktoś ukrył pralkę, no bo w łazience nie ma. My się rozbieramy, rozpłaszczamy. Troszkę sobie odpoczniemy po podróży, bo jednak w sumie 4 godziny dało się wyznaki. 3 postoje, ale jakoś dojechaliśmy. Idziemy na spacer, bo mamy kilka punktów do odwiedzenia. Jeszcze nie mamy konkretnych sprecyzowanych, ale jeden jest, który trzeba odwiedzić dzisiaj, bo jutro jest zamknięty, ale pewnie się domyślacie, skoro jestem w Warszawie. Tak, pan nam zostawił na powitanie Prince Polo. Po podróży bardzo miło. Wy będziecie mieć coś słodkiego i ja coś słodkiego. Tak, każdy ma swoją słodycz, tak? Jaka obsługa strudzonego ojca. Walizki przyniósł. A Klara go rozbiera. Może jeszcze masaż stóp panu? Masaż stóp zrobić? Nie. Wyszliśmy z Hali Mirowskiej. Teraz idziemy parkiem. I generalnie jak mnie tak ta nawigacja tutaj prowadzi, to tak mi się śmiesznie robi. Mam takie déjà vu, że już tutaj byłam. Bo generalnie, jeśli ktoś ogląda youtuberów z Warszawy, Juriego, Ewę Pachulską i tak dalej, no to oni tutaj non-stop przyjeżdżają na Halę Mirowską po świeże kwiaty do Parku Mirowskiego na spacer. I teraz ja idę tymi samymi miejscami. Dziwne, ale jednocześnie takie zarobiste, że w końcu nie tylko widzę to w telewizji, ale sama tymi miejscami się przechodzę. Patrzcie, z jakim widokiem i dotarliśmy do Twinkle Candle. Mówię do Karola właśnie, że mi serduchowali. Będzie zamknięty. Właśnie na szczęście nie jest zamknięte, bo nawet sprawdzałam, że jest do 18 otwarte. Ale w ogóle jadąc tutaj, Karol się mnie pyta, po co my właściwie jedziemy do Warszawy? Ja mówię, pospacerować. A Karol, to musimy jechać 4 godziny, żeby tu pospacerować. Ale do Twinkle nie pospaceruję w Tarnowie. A co, ty jesteś tu w domu na kawę? Przyszłaś do pani? Nie! Dlaczego się rozbierasz? Tak ci tu milutko i ciepło? It's been a long, hard season. I'm feeling weary to my bones. Tak, duża świeczka, dyfuzor i tamtą... No to wanilię też weźmiemy, to bardzo ładnie. Będzie, będziemy pamiętać, może na internecie będzie jeszcze dostępna, to najlepiej wtedy. Nie, myślę, że jest. Mamy inny magazyn, więc ciężko mi powiedzieć, czy na stronie teraz jest dostępny. Zakupy zrobione. No fajne, fajne to było uczucie. Wybraliśmy wanilię kaszmir, naprawdę przepiękny zapach. Śliczny, jedynie nie było dyfuzora, także mamy tylko świeczkę. I wzięłam też bez. Ja już ten zapach znam, już miałam, także rewelacja. A teraz jak już jesteśmy pod Pałacem Kultury, to idziemy sobie jeszcze pod niego przejść, ale potem musimy iść na plac zabaw, bo po drodze był w Parku Mirowskim, no przecudny plac zabaw, także no atrakcje dla dzieci na takiej wycieczce też muszą być. Ale muszę wam się do czegoś przyznać, ja jestem w Warszawie dopiero drugi raz. Ty nie wiem, trzeci, czwarty? No, ale trochę wstyd, ale ja jestem zauroczona Warszawą i na pewno częściej tu będę wracać. Jest co zwiedzać, jest gdzie chodzić, uliczki są mega klimatyczne. Robi się już głodno, robi się już chłodno, robi się już nerwowo. Wybrałam, że pójdziemy do manekina, bo Klacia chciała naleśniki. I podeszliśmy i z daleka widzimy, że jest kolejka, więc zawijamy się i idziemy do pierwszego, lepszego jedzenia, żeby zjeść już cokolwiek, bo już wszyscy są zmęczeni, jest zimno, więc trzeba wypić jakąś ciepłą herbatę i się trochę rozgrzać. Także szkoda, bo wyglądało to fajnie, my bardzo lubimy naleśniki. Tutaj po drodze była jakaś taka włoska knajpka, więc albo makaron, albo pizza. Trudno, miało być fajnie i będzie co będzie, już nas nogi trochę bolą. Working on my fishing skills. W końcu dotarliśmy do restauracji Tutti Santi i nie dość, że czekaliśmy pół godziny na wejście tutaj, bo jednak jest nas czwórka, to jeszcze będziemy czekać prawdopodobnie pół godziny na jedzenie. Ja nie wiem, jak dzieciaki to wytrzymają. Godzina jeszcze w miarę jest. Tak. No i tak już się robi. Szósta? No 18:15 już jest. No, na 7 do spania. To chyba jakieś Ubera zamówimy, żeby nas podwiózł. Ain't got nothing but
time to kill. No vacation's been more heaven since. Dzisiaj czosnku mało było. A ta nie wiem, jakie pomidorowe. Ale pyszna, no. Przepyszne. No też pizza to musi być dobra, ale... Na pewno. Jedliśmy co innego. Chociaż... Makaron też jest wyznacznikiem dobrej pizzy. Dobrej kuchni. No, dobrej pizzy. Wyszliśmy z restauracji, nie wiem, jak dla mnie okej, ale bez jakiegoś większego szału. Generalnie... Lasagna pyszna akurat. No lasagna całkiem spoko, aczkolwiek ja lubię trochę więcej beszamelu, żeby to było takie zrównoważone, jeśli chodzi o pomidory i właśnie ten sos beszamelowy. Ale ogólnie to jesteśmy najbardziej zaskoczeni cenami. Restauracja, do której się czeka, widać, że jakaś taka elegancka i tak dalej. I taka lasagna, 4 dyszki. 36. Moje ravioli ze szpinakiem i z ricottą. Takie inaczej zrobione, bo myślałam, że to będzie jakieś sosie. Niecałe też 4 dyszki. Gnioki dla dzieci 20 zł, więc no napoje dużo droższe, bo herbata 19 i twoje piwko chyba 12 czy tam. Herbata 18,50, piwo 17. Jak no, pytał dokładnie. 17 zł, matko, serio? No to grubo. Więc zjedliśmy, najedliśmy się. Idziemy teraz na spacer. Była opcja, że weźmiemy Ubera, bo trochę już jesteśmy zmęczeni i dzieci też już nie dają rady. Ale chyba troszkę tam odpoczęliśmy, zagrzaliśmy się i idziemy. Mamy około 1,5 kilometra do przejścia, więc przy okazji zaliczymy spacer nocą po Warszawie. Różniczka już ledwo daje radę, biedna zasypia na kobucia kolankach. Ty też już? Ponieście troszkę? Tak? Kubuś chce zwiedzać z wysokości Warszawę i tylko z moich rączek. Także nam się powrót wydłuży chyba do pół godziny zamiast 10 minut. Mama, tak? Mama ma nosić? Jakoś dotarliśmy do domu, ledwo co, ale niosłam go naprawdę, nie wiem. Prawie że kilometr, ale podołałam. No i teraz dzieci wracają do swojego raju. Zrobiłam na drogę takie deserki, słoiczki. Kasza jaglana a la szarlotka. Czyli to jest kasza jaglana, orzechy, prażone jabłuszka, troszkę rodzyn, nie rodzynek, tylko żurawiny. I jest to przepyszne. Zjadają elegancko i fajnie, żeby sobie zabrać w podróż właśnie w takich słoiczkach. Kubuś, nie wychodzimy na stół, że my tu dokańczamy jedzenie. I widzimy się jutro. Witajcie kolejnego dnia. Właśnie podjechaliśmy pod Charlotte, bo idziemy na śniadanie. Chciałam iść do Nalato, bo tam zawsze podobają mi się te jajka pod benedyktyńską i tak dalej. Ale jest malutki problem. Większość śniadaniowni w Warszawie, w niedzielę, otwarta jest dopiero od 9, a u nas jest dopiero parę minut po 8, a my już potrzebujemy zjeść śniadanie. Dzisiaj pobudeczka była w okolicach 7. I fajnie, że są takie miejsca, które nie będąc w Warszawie, ja już wiem, że raczej są pewne, jeśli chodzi o smaki. To tak jakby ktoś u nas poszedł na śniadanie do Sofy, bo ja często tam chodzę i myślę, że by się nie zawiódł, więc to jest naprawdę fajne, że to takie polecenie z pierwszej ręki i można zaufać. Także idziemy na śniadanie do Charlotte, zobaczymy, co mają dobrego. O tej porze to można się naprawdę poruszać po Warszawie. Jechaliśmy, puste drogi, dosłownie 2-3 samochody, tak to można jeździć, także jak poruszać się po Warszawie, to w niedzielę z samego rana, kiedy naprawdę wszyscy warszawiacy śpią. Everybody has their job, 9 to 5 and getting drained, they settle for second best, scared to risk what the future might bring. Na mszę, a potem będziemy myśleć, co działamy dalej. Na pewno musimy się spakować, opuścić już nasze lokum i może jeszcze coś pozwiedzamy, zanim ruszymy do domu. No, jedziesz, jedziesz? A ty co, Klarka? Zabawkę wyrzuciłaś, co tak, no widzę. Musieliśmy teraz wrócić tutaj na mieszkanie, żeby zapakować swoje rzeczy. Mamy dobę hotelową, dobę mieszkaniową tylko do 12, a już mamy 11.20. Więc szybko teraz pakujemy rzeczy i za chwilę
ruszamy, pewnie pojedziemy gdzieś jeszcze na miasto, troszkę gdzieś tam pochodzić, ale powiem wam, że szczerze, w takie dni jak ten dzisiejszy, który niedawno się zaczął tak naprawdę, ja już mam dość. Ja tak naprawdę zastanawiam się, czy to, co robię, ma sens. Ja bardzo lubię podróżować, bardzo lubię jeździć. Chciałam też naszym dzieciom przekazać właśnie i zaszczepić mi takiego bakcyla do podróżowania i tak dalej, ale ja nie wiem, co się dzieje z tymi naszymi dzieciakami. Nagrywanie to już w ogóle drugorzędna sprawa, ale po prostu, żeby to był jakiś taki miły, fajny, przyjemny wyjazd. Jestem bardzo ciekawa, czy tylko moje dzieci tak mają na wyjazdach. Wiem, że są jeszcze małe i może ich to jakoś niekoniecznie interesuje i wręcz nawet może trochę męczy, ale jestem ciekawa, czy inne mamusie też tak mają i tak po prostu ciężko znoszą wyjazdy, bo szczerze powiedziawszy, mieliśmy kilka planów na jeszcze wakacyjne wyjazdy, ale na ten moment z Karolem się zastanawiamy, czy w ogóle jest sens wydawać pieniądze tylko po to, żeby się umęczyć tak naprawdę. Przyszedł właśnie delikwent dzisiaj, tak daje popalić, że naprawdę jest kozak. Dość zmęczenia, bo chciałam wam też powiedzieć, jakie są moje wrażenia na temat śniadania w Charlotte. Jest to bardzo taka popularna, no nie restauracja, taka śniadaniowna, takie coś na szybko. Wiedziałam, że to będzie francuskie jedzenie, czyli generalnie na słodko, więc jak najbardziej i najwięcej śniadań jest właśnie takie na słodko, croissanty, taka jakaś czekolada, tralalala, można tam u nich kupić krem z białej czekolady, który też kiedyś wam pokazywałam, dostałam od Natalki, krem z czekolady zwykłej i finalnie jadłam takiego tosta z żurawiną i z filetem z indyka. Karol miał taką fajną zapiekaną kanapkę z cukinią, z jajkiem i z czymś tam, ale mówi, że miał tak dużo sera, że to po prostu jak dla niego, który kocha ser, to już jest przesada. Innym to widziałam, że ten ser też się po prostu po bokach wylewał, więc szczerze, no może nie jakoś drogo, ale ja i tak uważam, że ta nasza sofa tarnowska pod kątem śniadań dużo lepsza. To moje dziecko dzisiaj. To moje dziecko dzisiaj. A, to jest takie żywe srebro. Teraz z kotkiem na pokładzie i moim przytulasem idziemy się kończyć pakować. Gotowi? Do startu? Start! Te moje bodki z Ryłko, te czekoladowe, to jest jakiś istny po prostu kozak. Chodzę w nich przez cały wyjazd, ja nie wiem, co się tak elegancko odstawiłam i naprawdę przeszłam w nich sporo kilometrów i są kozackie, boski, Zryłko, prima sort. Malowałam się w tak dziwnie oświetlonej łazience, że nie mam pojęcia, jak wyglądam w świetle dziennym, trudno. Na kawkę może po drodze, mamy jeszcze kawałek ciastka z Erlenu. Jedziemy teraz do łazienek, Karol już odpalił nawigację, nabieramy dystansu do życia, 10 głębokich oddechów i mam nadzieję, że z nową energią wracamy z powrotem do... Wrzuciłaś gościowi tam, gdzie chciał te klucze? Tak, prosił, tak. Żeby... Tak, miałam takie coś, że wiesz, zaraz spakuję do kieszeni i pójdę z powrotem z tymi kluczami. Tak, jak już zrobiłaś nieraz. Już mnie tu nie oczerniaj. Tak jak raz zrobiłaś przypadkowo. Dokładnie, dziękuję. I ostatni. Pierwszy i ostatni raz. Zawsze mówiłeś, zdarza się najlepszym, a teraz jeździsz po mnie ostatnio. Daj mi spokój, dzisiaj ciężki dzień, jeszcze ty mi dzisiaj nie dokładaj. Ta dostawka do wózka nas uratowała, bo nasza czterolatka niekoniecznie chce spacerować. Jest zmęczona życiem właśnie, więc jeździ z Kubusiem razem na tej dostawce, ale naprawdę nieduży koszt, a bardzo fajna sprawa. Co bierzesz? Cappuccino. No to chyba, że jedno weźmiemy. Na pewno? No! A zapłaciłeś? A, już z kartą, będzie kartą. Dziękuję bardzo, do widzenia. To może bym nie odjechał daleko. Ej, ta kawa jest taka dobra, że ja chyba pójdę po nią. Tylko, że nie wiem, chyba zapoczątkowaliśmy porę kawową, bo teraz zrobiła się taka kolejka. Wszyscy zobaczyli, że my kupujemy i za nami ustawiło się chyba z 10 osób. A Karol już prawie całą wypił, ja dosłownie łyczka wzięłam. Ale mała, dobra, co? Jest mała, wiesz, ja wypiłem. No ale takie cappuccino ma 200, 180 ml. Pyszne jest. Ale bardzo dobre, naprawdę pyszne. Właśnie zawsze, gdzie jesteśmy, to najlepsza kawa jest w takim coffee bike'u. Oni mają kolbę ręczną, mielą na miejscu kawę, naprawdę. Naprawdę super. Widzę, że mamy tu jakiegoś małego podjadacza. Ale pogoda, jej, jak marzenie. Nie wiem, ile jest stopni, ile obstawiasz? 15 ja daję. Do słońca jest 20. Do słońca to można się opalać. No. Nie, to jest czadowo. Nie, ciepło jest, bardzo. Super.
Idziesz w rytm muzyki z kawką? Cześć, jest dobra. Dziękuję. Co? Nic. Nie chciała kawkę, ale jednak się zachciało. A jednak się zachciało. Czasami tak bywa. Dziękuję ci za kaweczkę. Spróbuj, jaka przepyszna. Wziąłem małego łyczka. No i co? I też pan zrobił taką dobrą? Chyba jeszcze lepszą. Ach, wiedział, że dla mnie. I chyba więcej mamy dla mnie. Dawno tu nie były. Czyli ile? Z 15-20 lat chyba. No ale jednak byłeś, ja jestem pierwszy raz. 20 lat temu, ja już mam prawie 30. Tutaj mogę mieć 10. Jak to brzmi. No. Dołączysz do grona trójki z przodu. No. Już niedługo. To mogę mieć 10 lat jak wtedy. No ale szkoda, że nie ma fontanny. Szkoda. Jakbyś widział minę Kuby. Odwołuję całe to moje wcześniejsze narzekanie, jakoś dajemy radę i naprawdę tutaj ten park i łazienki królewskie są super. Aż żałuję, że już niedługo musimy jechać. Znowu brakuje mi jakoś tak czasu i chętnie bym tak przyjechała naprawdę na dłużej, tak sobie na spokojnie to wszystko pochodzić i pozwiedzać, bo naprawdę jest przepięknie. No musimy trochę przyspieszyć tempo, bo dojedziemy na ciemną noc. If I love all the ways the world puts me to the test. Już idziemy do samochodu. Ja już mam tutaj kangura swojego. Maleństwo kangurzycy. Chodźcie, pyśki. Ach, kawa pachnie ładnie. Pachnie kawą? Ja nie wiem, co jest. Czy ja nie mam kondycji? To jest bardzo prawdopodobnie. Czy po prostu nie mam siły nosić dziecka w tym nosidle? Naprawdę. Wszyscy mówią, że to jest takie super, że się w ogóle nie czuje dziecka. Ja nie wiem. Chyba na tyle mam, nie wiem, może słaby kręgosłup czy coś, że naprawdę mi to ciąży. Chętnie bym pomógł, ale nie mogę. Nie możesz. Nie ma akceptacji małego kangura. Odnaleźliśmy miejscówkę do jedzenia. 7000 opinii na Google, więc myślę, że będzie pysznie, tylko warunek jest taki, musi być miejsce w środku. A dzisiaj niedziela, więc może być ciężko. Proszę państwa, to będzie dla państwa. Dobrze. Pięknie tu jest, nie? Ale naprawdę. Samo tu na nas. Obejrzyj się tu. Sam raz na tego restaurację. Dosłownie nie daliśmy rady dojeść swoich dań. Ja miałam policzki wołowe, to dosłownie może zjadłam połowę. Karol miał golonkę, no to podołał. Ale naprawdę bardzo, bardzo dobre, takie domowe. No dzisiaj jest trudny dzień, więc generalnie pani się zdziwiła, że nie mamy rezerwacji i przychodzimy do restauracji, więc lepiej sobie zarezerwować, ale jak zobaczyłam moją minę, to się zlitowała i znalazłam jakiś wolny stolik. Więc chyba po prostu w Warszawie w niedzielę w lepszych restauracjach trzeba koniecznie rezerwować sobie miejsce. Tak i właśnie na podziękowanie dzieciom dali na drogę jakieś świeżo, jakieś robione przez nich takie a la pączki, coś w tym stylu. Jakaś taka drożdżóweczka z ich cukierni Stary Dąbny. My już jedziemy, bo długa droga przed nami, matko, 20:21. Dotarliśmy do domu! Wow! Na razie odkładam moje łupy tutaj, zajmiemy się pewnie kiedy indziej, bo teraz już naprawdę zrobiło się późno. Wzięłam się też za rozpakowywanie rzeczy z wyjazdu, ale raczej nie wszystkie, tylko takie po prostu najważniejsze. Mam nadzieję, że taki vlog wyjazdowy Wam się podobał, tym razem całą naszą rodzinką. Teraz będą już pewnie bardziej domowe vlogi, bo jak wiecie, już się nam kończy czas takich wolnych weekendów. Mam nadzieję, że uda mi się coś powiedzieć o tym, co w najbliższych dniach też się będzie działo. Są one dla mnie kolejnym krokiem do przodu w moim osobistym rozwoju.
Też mamy ostatni tydzień rad zero, więc prezentacje, czyli znowu intensywnie, pracowicie. I na ten moment się z Wami żegnam, pięknie Wam dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa, pa, buziaki!